Witajcie moi drodzy w pierwszym odcinku nowej serii filmów, w której zajmiemy się tematyką tzw. komputerów poleasingowych, a przede wszystkim, co najważniejsze, tanimi laptopami klasy premium. Tanie i premium brzmi jak oczywista sprzeczność. Czy da się w ogóle kupić laptopa biznesowego za ułamek jego ceny rynkowej? Właśnie na to pytanie postaram się Wam odpowiedzieć w tym filmie. Ale nie przedłużając, przejdźmy wreszcie do rzeczy. Ale najpierw poproszę intro. Czy zawsze się muszę o to prosić? Na pierwszy tak zwany róż, tudzież ogień, chciałbym Wam odrobinkę pogawędzić i wyjaśnić, czym w ogóle jest ten sprzęt poleasingowy, z czym się go je i czy naprawdę Niemiec płakał jak sprzedawał. A i nie mogę nie wspomnieć o tym, że seria ta powstaje przy współpracy z firmą AMSO, która na jej potrzeby użyczyła nam kilka świetnych komputerów. Jeśli uda nam się Was przekonać do sprzętu poleasingowego, to w opisie pod tym filmem macie link do sklepu AMSO, w którym możecie taki sprzęt zakupić. Przysławiowy płaczący za swoim samochodem Niemiec to historia niejednego jeżdżącego w polskich drogach samochodu. Co ciekawe, pasuje to również doskonale do poleasingowego sprzętu komputerowego. No ale nie czarujmy się, w przypadku samochodów ryzykujemy kupnem tak zwanego ulepa, który jest złożony z dwóch albo i nawet trzech egzemplarzy, jednocześnie jest przy tym oczywiście całkowicie bezwypadkowy. Na szczęście w przypadku zagranicznego poleasingowego sprzętu AT mamy dokładnie odwrotną sytuację. W tym przypadku możemy bardzo często powiedzieć, że Niemiec naprawdę płakał jak sprzedawał. Leasing na komputery trwa z reguły 3 do 4 lat, podczas których komputer stoi sobie na biurku, pracuje 8 godzin dziennie i jest wyłączany. Laptopy stoją najczęściej w stacji dokującej i są praktycznie nieotwierane. Pełnią zasadniczo funkcję komputera stacjonarnego. Sprzęty biznesowe mogą mieć więc naprawdę niski przebieg, w przeciwieństwie do Passata B5, 1.9 TDI 100 000 przebiegu, jeżdżone tylko do kościoła i na zakupy, prawdziwy rarytas. Takie praktycznie nieużywane w warunkach zewnętrznych cacko po mniej więcej 3 latach trafia do testów, a następnie do firm takich jak AMSO, Laurem czy kilku innych obecnych na rynku dystrybutorów sprzętu poleasingowego. Ale to nie wszystko. Mamy też tutaj dodatkową, niedostępną w przypadku nowego sprzętu opcję wyboru. Niektóre sklepy dzielą poziom zużycia sprzętu na kategorie. Jeśli nie przekaza nam kilka rysek na obudowie albo klawiatura nosząca delikatne ślady używania, to możemy zaoszczędzić nawet kilka stówek. Oczywiście nadal mamy tutaj 12 miesięcy gwarancji z możliwością rozszerzenia aż do 36 miesięcy. Nie jest to już gwarancja producenta, za to potrafi działać naprawdę sprawnie. O ile w przypadku awarii sprzętu nowego najpierw trafi on do ekspertyzy, a dopiero potem do naprawy, o tyle w przypadku sprzętu poleasingowego naprawiony komputer może do nas wrócić nawet w ciągu 14 dni. Ale co to tak właściwie jest ta klasa biznes? Co to słowo oznacza i co z tego wynika? Porównując komputer klasy biznesowej z komputerem konsumenckim, to tak jakbyśmy porównywali wyższą klasę Mercedesa albo Audi z jakimś rodzinnym vanem jednej z francuskich marek. Czujecie tą różnicę? Jest to ogólnie rzecz biorąc wyższa półka. Obudowy takich komputerów są wykonane nie tylko z plastiku, ale również z materiałów nieco bardziej szlachetnych. No dobra, diamentów tutaj nie ma, ale sami przyznacie, że lepiej mieć obudowę wykonaną z metalu albo stopów metali, niż całkowicie plastikową. Taki komputer zdecydowanie lepiej przetrwa próbę czasu. No ale wygląd to nie wszystko, bo jak wiadomo, liczy się wnętrze. Parametry sprzętu biznesowego to jego kolejna cecha charakterystyczna. Mamy tu podzespoły najwyższej jakości, które zapewniają wysoką wydajność i bezawaryjność. Często są to tak zwane stacje robocze. Taki komputer musi dobrze wyglądać, być wydajny i niezawodny. W końcu jest to narzędzie pracy biznesmena albo profesjonalisty. No ale przecież każdy z nas oczekuje od sprzętu niezawodności, nawet zwykły konsument. W przypadku sprzętu biznesowego mamy co do tego dużo większą pewność. No bo sorry, ale gdyby korporacje, które są przecież docelowym odbiorcą tego sprzętu, miały tracić hajs z powodu dodatkowych przestojów spowodowanych awaryjnością sprzętu albo jego kiepską wydajnością, no to raczej by się na taki zakup nie decydowały. To bardzo przemyślana decyzja i nieraz milionowa transakcja. Tutaj musi wszystko być dopięte na ostatni guzik. Taki sprzęt w dniu premiery może kosztować naprawdę sporo, a my mamy okazję go później kupić za ułamek tej ceny. Dla nas to czysty biznes. Ceny zaczynają się już od mniej niż 1000 zł, w zależności od modelu, jaki wybierzemy. A trzeba przyznać, że oferta jest naprawdę bogata. Linię komputerów biznesowych ma prawie każdy z wiodących producentów, a do najważniejszych z nich trzeba zaliczyć takie modele jak Dell Latitude, Lenovo ThinkPad czy HP EliteBook. Trzeba też koniecznie wspomnieć o jednej ważnej rzeczy, czyli o systemie operacyjnym. Na sprzęcie znajdziemy naklejkę licencyjną Windowsa, COO albo Refurbished. Ta pierwsza niestety nie jest w Polsce legalna. Dlaczego?
ponieważ Microsoft, jak każda inna firma, lubi zarabiać. Dlatego też licencję COA przewidział tylko na dany kraj, w którym sprzęt został pierwotnie sprzedany. Sprzęt poleasingowy trafia do naszego kraju z zagranicy, z innych krajów, gdzie język polski nie jest obsługiwany, więc licencja COA nie jest u nas ważna. No chyba, że chcemy korzystać z systemu w obcym języku, wtedy jest to opcja full legal. Jeśli więc zależy nam na języku polskim, to naprawdę warto zainwestować te dodatkowe 60 do 120 zł za licencję Refurbished. Więc na temat programu Windows Refurbished napisaliśmy w specjalnym artykule, do którego link znajdziecie w opisie pod filmem. No ale dlaczego tak właściwie warto zainwestować w taką licencję? No bo po pierwsze, to już nie są lata 90. i piractwo to lekki przypał, zwłaszcza biorąc pod uwagę tak niski koszt zakupu takiej licencji. A po drugie, nasz komputer będzie nam służył jeszcze przez wiele lat, dlatego warto zadbać o legalność systemu. Wtedy nie będziemy się musieli martwić o to, czy nasz komputer będzie aktualizowany. No i nie musimy się obawiać pana policjanta, który zapuka do naszych drzwi, zabierze nam komputer i pogrozi palcem. Po co niepotrzebnie komplikować sobie życie, ryzykując potencjalne problemy z prawem? No chyba, że ktoś lubi takie życie na krawędzi, dreszczyk emocji i te dodatkowe za 100 zł zaoszczędzone w kieszeni. To wtedy to spoko. To mniej więcej tyle tematem wstępu. Podsumowując, komputery poleasingowe to mega opcja dla każdego, kto chce tanio i solidnie. Więcej na temat sprzętu poleasingowego opowiem Wam w kolejnym odcinku. Już niedługo na naszym kanale pojawi się pierwszy wideo test świetnego laptopa. A czy wykorzystacie stałego sprzętu? Jakie macie wrażenia? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie też o subskrypcjach oraz łapkach w górę. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!